Witajcie! No, dzisiaj słuchajcie taki film o wszystkim. Cement kupiłem. Także będzie można zaraz się zabrać tutaj za mieszanie betonu. Sznurek mam, żeby złapać tutaj, słuchajcie, właściwą linię. Mimo że tutaj od tego jest, no, od tego słupka granicznego troszeczkę to idzie do środka, to mi w sumie nie przeszkadza w ogóle w niczym, także ja sobie tutaj to zrobię tak jak mi tu odpowiada. Tam odcofnięte o 15 cm wielkie mi co. Także to postawię tutaj, zaraz tu zaszaluję i będę robił beton. Beton, słuchajcie, zrobię, ponieważ nie mam żwiru. Wezmę ten kamień, ten tłuczeń, przecież mam jeszcze tam na górce trochę tego, przyprowadzę tutaj, zamieszam to, kurczę blade, wleję i będzie spokój, będzie trzymać, że hej. No i przy okazji muszę poszukać, żebym tu już nie robił tego na kołki, tylko mam te pręty gwintowane i po prostu je zagnę lekko i użyję jako kołków po prostu, potem tylko śruba i będzie, ło, gdzieś się da trzymać. Tak samo przy każdym to zrobię. Gdzieś mam jeszcze drut FI6, który też wykorzystam i muszę go tylko po prostu znaleźć, bo pamiętam, że jego mi trochę zostało, ale może nawet tutaj gdzieś wisi. Czy tutaj gdzieś wisi? Nie tutaj. No i trzeba jeszcze poszukać kastrę na beton. A tą kastrę też gdzieś miałem. Tylko teraz gdzie? Dawno tego nie używałem, może w piwnicy leży. Muszę też zobaczyć. I co? I zaraz się zabieramy, słuchajcie, do mieszania. Szkoda czasu. Chyba, że w szopie to jest, ale może być. Albo jeszcze tutaj z tyłu. Nie ma. To może w szopie będzie. Miałem kastry na pewno i to nie jedną. Tylko już ich nie mam. Trzeba będzie wyskoczyć do piwnicy. No, w każdym razie zaraz to zrobimy. Tylko trzeba by właśnie tutaj jeszcze nabić jakiś ten, drut, właśnie drut to ja miałem, to zamknę w razie czego, bo taka pogoda, że w każdej chwili może zacząć padać. O, i tu weźmiemy tak, słuchajcie, mniej więcej, tak? Ale to będzie jeszcze najpierw beton, więc żeby ten podbeton wylać, to zrobimy to tu. Tu mam taki specjalny młoteczek. O, dobra jest, teraz idziemy z drugim, na drugi koniec, bo teraz wyznaczam nie słupki, a linię pod te stopy, słuchajcie, do tych, do podstaw, i ten drugi będzie gdzieś, chyba że tutaj w to.
i tak by to wtedy miało ręce i nogi. O, ale to się licho trzyma strasznie. Bo to można tutaj ręką wcisnąć. O. Tu trzeba to oczyścić tą. I teraz można tutaj przyjść ze sznurkiem, wyznaczyć i będzie wiadomo, gdzie to kopać. Potem odmierzę sobie, słuchajcie, te odległości do słupków. O, pętelka. O, cyk. I jedziemy. O ty. O. Patrz, jakieś żywe jakieś takie sprzedają. Tutaj znowu taka sama pętelka i to się będzie trzymać. Aha, ale tu widzę, te graty trzeba stąd usunąć, bo przeszkadzają. No i już tutaj sznureczek założony. Tu trzeba tylko jeszcze te chaszcze pousuwać, które przeszkadzają, bo tutaj nic sznurka dotykać nie może. On ma sobie być po prostu. I tu nam wtedy pokazuje, gdzie ma być linia betonu. I tak powinno to wyglądać. O, chyba to tak będzie. I tu można teraz sobie, słuchajcie, wyznaczać, bo widzicie, jak ja tutaj kopałem, to już krzywo, nie? A tak sznurek pokazał dokładnie, gdzie w tej chwili kopać. Tutaj po prostu jakąś cegłą tylko zastawię, żeby nie uciekał mi beton na bok i można działać. Teraz co? Muszę znaleźć pręty gwintowane i jakiś drut na strzemiona, żeby to się trzymało, to trzeba po prostu to owinąć. Drut wiązałkowy mam, ale ten pręt taki do strzemion. Chociaż ja kiedyś miałem tu gdzieś strzemiona, ale one mi pewnie wszystkie wyszły. I drut ten... A, albo mogę tej siatki usiąść, co tutaj mam, i ona będzie też robiła świetnie jako strzemiona. Bo to już jest akurat, że tak powiem, drobiazg, jeśli chodzi o takie rzeczy. I coś będę musiał tutaj znaleźć. Zaraz się tym zajmę. Numery. Uwielbiam te zwierzaki.
Tak, przyjechałem po prostu po drodze, nie mogłem się powstrzymać. No to tylko taka wrzutka.